Dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy w miejscowości Lutowiska. Spaliśmy pod kościołem. Kościół jest tu, samochód jest nasz tam z tyłu. A za chwileczkę jedziemy dalej. Jedziemy dzisiaj poznać legendę Bieszcza, czyli człowieka, który się tutaj wyprowadził jako jeden z pierwszych w latach 80. Był hipisem, jeździł na koniu, mieszkał w tipi i... No bardzo, bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawa postać. Normalnie można byłoby spokojnie film o nim zrobić. Czytaliśmy dużo na jego temat, już słyszeliśmy dużo na jego temat, a dzisiaj wreszcie będzie okazja się spotkać i poznać. Także jedziemy do prezesa. Już wiem, że mi się to będzie podobać. Po prostu ledwo to weszliśmy, to widzę piękne dekoracje, piękne kwiaty, piękne jeziorko, piękną panią. I jest to po prostu fantastycznie. Popatrzcie, jak mają piękne, mają trzy domki już chyba w ogóle, drewniane. Jak ten pan tutaj się przeprowadził, to mieszkał w szałasie i budował po prostu najpierw stodołem, potem mieszkał z koniami. W ogóle bardzo ciekawa i długa historia jest, jego też opowiemy. Od czego zaczynamy? Kogusi, jak zwykle. Wyczułeś? Dzień tutaj zaczyna się od siodłania konia. To najpierw trzeba go przyprowadzić z pola, dać mu jeść, dać nałożyć złąki. No jestem z Krakowa, więc u mnie się chodzi na pole po konie. Cała idea rzuć wszystko, iść w Bieszczady oczywiście jest bardzo wspólna, ma dużo wspólnego jak nasza idea, cała van life'u. I jak zobaczyliśmy, popatrzcie, jesteśmy tu nad strumieniem, tam ci pojechali na koniach, a tu ktoś buduje autobus, przerabia autobus na mieszkanie. Jak widzę, że wszystko zostało wywalone na zewnątrz i będzie sobie ktoś miał fajne mieszkanko w takim dużym autobusie. Nie wiem, czy ja mogę podejść, ale chyba tak, nikogo tu nie ma. Nice. No to tam jest coś sporo miejsca. Mi się wydaje, że prysznic się zmieści. Zmieści się prysznic, Kasia? Myślę, że nawet wanna. Myślę, że nawet wanna, no. Jacuzzi. Pierwsza faza, tak jak u Miłosza z van, latający dywan. Wyczyszczenie, wywalenie wszystkiego.
teraz idzie druga tura na koniach, ale pada deszcz, więc mają takie super ubranka, patrzcie. Zacznijmy od tego, od historii. Skąd się tutaj wziąłeś? No, przyjechałem właściwie turystycznie, nie tak z plecakiem, na początku z namiotem. No i chodziłem po górach, czyli przeszedłem Bieszczady. Gdzie z moim bratem kiedyś jeszcze byliśmy w latach 70., na początku lat 70. Myśmy przeszli z Krynicy Górskiej pod Halicz, Aszach na Rozsypaniec. Także zajęło nam to prawie 3 tygodnie. Cały czas wędrówka piesza, prawda, z namiotem. I staliście w górach, a czy w lesie? No to jest cały Beskid Niski i Bieszczady. Czyli tymi najwyższymi szczytami, tym całym szlakiem czerwonym, nie? Tym bieszczadzkim szlakiem, który jeszcze dawniej, przed wojną, to jeszcze szedł aż na Czarnochorę, nie tam dalej. Bo ty jesteś ogólnie z Łodzi. Ja pochodzę z Łodzi, chociaż w Łodzi się nie urodziłem. Aha. Spędziłem w Łodzi młodość, właściwie poszedłem do szkoły w Łodzi, nie? Poszedłem do pierwszej klasy, potem skończyłem szkołę średnią, potem poszedłem do wojska, taka była kolej losów wtedy, nie? Albo studia, albo wojsko. Na studia się wtedy akurat nie dostałem, poszedłem do wojska, a po wojsku przyjechałem w Bieszczady. Jak powędrowałem trochę po tych górach, no to mi się tu spodobało po prostu. No i pomyślałem, że spróbuję tutaj sobie pokoczować. No bo to właśnie nikt nie myślał wtedy jeszcze, jako byłem młody, nie myślałem w ogóle o żadnym nam gospodarstwie rolnym, czy w ogóle o jakiejś stabilizacji, nie? Tylko generalnie myślałem o tym, żeby fajnie przeżyć kawałek życia, nie? Co się stało, że wybrałeś Chmiel i masz tą działkę tutaj? No, ten Chmiel był taki trochę na uboczu, ponieważ Dolina Sanu w ogóle była taka mało uczęszczana wtedy, bo oczywiście, no nie dość, że to było w stronie radzieckiej na początku, to w ogóle było niedostępne, prawda? No i ten Chmiel to wyszedł w ten sposób, że tutaj przechodziłem czasem, bo miałem tutaj znajomego w Zatwarnicy, potem tu była knajpa w Dwernicy, to się schodziło do Dwernika, nie? Potem się okazało, że tutaj jest wieś w ogóle w Chmielu, że tutaj parę osób już mieszka, nie? No i potem tam po jakimś czasie sklep był w Chmielu też i tutaj hodowali już jakieś tam owce, jakieś krowy, coś tam się działo, nie? Tutaj taka była wieś rolnicza, nie? No i kupiłem działkę, a tu nic nie było. Było pusto. Tutaj, gdzie teraz ta łąka, jest był las, nie? Był las, tylko te trzy drzewa stały tutaj na tym, tylko tych drzew taka mała polanka, tam rozbiłem namiot, nie? No i tak zacząłem kombinować, jak tam tu dalej żyć, no. Trochę sprzętu przywiozłem sobie, tak przyjechałem samochodem ciężarowym, nie? Z tego samochodu ciężarowego wywaliłem wszystko pod te drzewa, zrobiłem wiatę taką z plandeki, potem kurczę ten namiot rozbiłem, no i zacząłem tutaj żyć, no. Skoro mieszkałeś tam, ty miałeś namiot, czy miałeś szałas? Szałas, tak. To jak wyglądały zimy? No bo nie wyobrażam sobie, że... No zima była solidna, wtedy były zimy. Szałas ją spędzałeś? Znaczy ja spędzałem, to był szałas, tak, ale taki szałas solidny, nie? Piecyk tam był. Aha. Kuchenka taka, znaczy z kamienia budowany taki, nie? Taki kominek jakby z blachą, nie ma było gotować na tym. I byłeś no, i było ciepło, czy no, nie było kurczę upału, nie? Aha. Ale przeżyć się dało. No. Palił po prostu chyba cały czas. No, palisz cały czas, a jak jest spać, no to się przykrywasz dobrze, kurczę, żeby nie zmarł. No, rano się wstaje, kilka pompek, w piecu rozpalasz, coś gorącego do wypicia, nie? Wata czy tam kurczę, jakaś zupka mleczna czy coś tam, nie? Żeby to rozgrzało od razu, nie? Jak jest ze zwierzętami? Bo to jest taka jedna rzecz, która mnie tak zawsze powstrzymuje przed takimi wędrówkami. Co, spotkałeś kiedyś jakieś zwierzę? Spotykam, tak. No, do tej pory spotykam. Nawet są wilki, nie? No, wilki, niedźwiedzie. No to najgroźniejsze niby to są te wilki i niedźwiedzie, nie? Aha. Ale nigdy nie miałem takich jakichś niebezpiecznych sytuacji, aha, nie? Zawsze na jakąś odległość, nie? Mhm. Po wilkach zjadałem mięso na przykład, nie? Mhm. Jak wilki zarżnęły gdzieś blisko tego mojego szałasu, to tu słychać było w nocy, jak łania płacze, nie? Jak one tam zarzynają, nie? I potem rano byłem siekierkę, szedłem tam, z daleka patrzyłem, czy są, czy już poszły, nie? I jak widzę, że już pusto poszły, no bo widać było po tej tam kałuża krwi tego wszystkiego, no to te szynki one zostawiały, nie? To szynę się kurczę odkraiwało, coś tam się poodrąbywało i potem w śnieg kurczę i miałem na jakiś czas kurczę żarcie, nie? Pierwsza budowla to była stajnia. To zajęło mi sporo czasu. No to wszystko było wtedy bardzo trudne, ponieważ za czasów tak zwanej komuny, czy tam jak to zwał, to zwał, dla czasów błędów i wypaczeń, tam. Także wtedy właściwie nic nie można było dostać. Nic nie było tak, żeby ktoś poszedł i kupił. No i takie były czasy i tak się tutaj żyło. Miałem plan na budowę domu, bo też jak się kupowało ziemię, to chyba najpierw trzeba było mieć zagospodarowanie terenu. Mhm. Co ja tu będę robił na tej ziemi? No.
No i moim takim pomysłem była hodowla owiec na początku, no bo te owce wtedy akurat miały dobre wzięcie, nie? Wszyscy tu hodowali owce, no i jak ja też zaplanowałem tak, że ja tu będę hodował, tylko gospodarstwo będzie hodowlane, będziemy hodować owce i tak dalej, no to wtedy tak, ci urzędnicy w gminie nam się zgodzili, sprzedali mi tą ziemię, to wszystko i tak poprzez bank spółdzielczy, tam właściwie ziemia była za grosze, nie? Tu się kupowało, właściwie ta ziemia to była za darmo, tylko się formalności płaciło, nie? Tam ci co urzędnicy tam brali udział, z jakieś papierki wpisywali, no to za to trzeba było zapłacić wszystko. Także jak ja zapłaciłem w latach 80. za 15 hektarów 500 zł. Nie? No to jest... Dobra cena. No. Gdzie to się takie załatwia? No to wiesz, wtedy chyba były miliony, nie? Ale to jest taki przelicznik, nie? Jak dzisiaj 500 zł. Nie? Ale no. Wtedy jeszcze nie myślałeś o tym, że będziesz miał gości w agroturystyce. Znaczy, przede wszystkim ja chciałem mieszkać w Biestada. Tak. Ja nie myślałem w ogóle, że mi się uda to wszystko, że ja tutaj to kupię, czy tam z tego. Jak już kupiłem, no to się okazało, że byłem szczęśliwy, no. Tylko że nie wziąłem tego pod uwagę, to wszystko kosztuje. Że trzeba wybudować dom, to trzeba mieć olbrzymie pieniądze, nie? A ja bym szczęśliwy, że mam namiot, kurczę, wiesz, i tam siekierę, kurczę, i tam parę takich narzędzi. Prądu nie było przecież, nie, nic nie było, nie? Masakra. No, siedziało się przy świeckach, kurczę. No ale się udało, najpierw zrobiłem stajnię. No i potem zacząłem tą stajnię, no bo jak już miałem plan, nie, że hodowla będzie, to musiałem z owczarnią, to zakupiłem, bo ja najpierw miałem tylko projekt na dom. No i kupiłem plan na owczarnię, taki już gotowy plan, nie, tam drogi nie był ten plan, także tam nie było problemu. No i kupiłem ten plan i jak ten plan kupiłem, to zacząłem go oglądać ze wszystkich stron i w końcu doszedłem do wniosku, że tą stajnię to ja sam postawię. O. No bo nie mam pieniędzy na to, żeby kogoś zatrudnić. Mm-hmm. Nie mam, kurczę, właściwie żadnych takich środków, żeby ktoś mi tam coś dał, albo żebym dostał gdzieś tam od kogoś coś. Nie, musiałem na sobie polegać, nie? To się strasznie dłużyło w czasie, nie? No bo to z jednej strony nawet może i dobrze, bo nie miałem gotówki, tak żeby od razu coś robić, nie? Mm-hmm. Jak miałem jakieś pieniądze, no to inwestowałem w coś tam, nie? Jakiś tam cement, potem w drzewo, nie? Że kupiłem drzewo, nie? Bo ta stajnia była drewniana, nie? No i tak powoli, kurczę, zaczęło to nabierać koloru, no ale no, trwało to w czasie, no ja ukończyłem stajnię prawie po 10 latach, nie, że ona cała stała, no bo to była duża, teraz jak ta, nie, no 20 metrów długa, na początku budowałem segmentami, nie, najpierw jeden segment, w którym zamieszkałem, przeniosłem się z namiotu do takiej kanciapy w tej stajni, nie? No potem budowałem dalej, no potem te owce przyszły, no to już zacząłem jakiś dochód. Aha. Potem kupiłem konia jednego, potem konia drugiego i zacząłem pracować końmi w lesie. Ja ten las wycinałem i sprzedawałem drzewo to na wypał węgla, to na jakieś tam wiórki, bo to było, nie było to drzewo takie budulcowe, szlachetne, tylko takie liściaste różne, takie badziewie, nie? No, potem te pierwsze 10 lat to było właściwie takie trochę na budowie, trochę na zabawie, bo nie było pieniędzy, ale na to był czas, tak? No to się jeździło po wszystkich znajomych, po schroniskach różnych, to był młody, to na piechotę się chodziło, nie? Potem jak miałem konia, to już koniem jeździłem, no tu, to tam, nie? Bo tutaj najkrócej było koniem, no bo żeby dojechać do Wertliny, to autobus jechał przez Lesko, nie? Nie. A tak przez górę, kurczę, koniem przejechałem i już, nie? I z tego też zaczęły się te moje konie, nie? Koń był mi przydatny do pracy, do pomocy, tutaj do przemieszczania się. Jak do sklepu jechałem, to koniem, nie? Albo gdzieś na pocztę, albo coś, no bo to kawałek, nie? Ale to koniem to momentem. No i kiedy Asia urodziła Kubę, tego mojego syna, nie? To, kurczę, nam się chałupa cała ta spaliła. Znaczy ta stała stajnia. Już była cała gotowa, kurczę, nie? Już to było dom właściwie, już fundamenty pod dom były wylane, nie? Już taki plan był, że będziemy teraz, już stajnia jest, to teraz będziemy dom budować, nie? No i ten. No jak się to wszystko spaliło, no to kurczę, katastrofa znowu, tak? Znowu namiot. Znowu z powrotem. No i wahania takie, co robić? No, nie ma gdzie mieszkać, małe dziecko, tak? Albo wyjechać, sprzedać to wszystko i gdzieś tam w mieście poszukać jakiejś pracy i żyć dalej, tak. Albo no, od nowa wszystko, tak. No i tutaj przekonało mnie ubezpieczenie, bo się okazało, że tą stajnię ubezpieczyłem. A że się spaliło wszystko doszczętnie, to nikt nie miał, nie miał się do czego przypieprzyć, żeby mnie wypłacić. I PZU wypłaciło odszkodowanie.
jak wtedy złe było odszkodowanie, to ja w życiu tyle pieniędzy na oczy nie widziałem. Aczkolwiek to nie było dużo, się okazało, nie? Ale w danym sensie się wydawało, że jest olbrzymia ilość pieniędzy. No. No i oczywiście podjąłem natychmiast decyzję. Takie pieniądze to nie ma co, bo się przeje, nie? To lepiej budować, nie? Inwestować kurczę w dom. Już nie w tą owczarnię, która się spaliła, tylko w ten dom, kurczę mieszkalny, czyli w ten dom, bo już fundamenty były, nie? No i te pieniądze mi starczyły na zakup drewna. No i kiedy już zainwestowałem w to drzewo, potem kupiłem pustaki, bo tam piwnica była smurowana z pustaków betonowych, nie? Potem ten strop, kurczę, na wylanie. To wszystko kupiłem za ten odszkodowanie, nie? I kiedy to wszystko kupiłem, nagle pieniądze się skończyły. No i znowu, kurczę, to co, no żadnej ekipy nie ma, no bo kurczę, nie ma za co, tak? Kredytu żadnego nie mogę wziąć, bo jestem niewypłacalny, tak? Kredytu nikt nie da. To znowu rękawy BZN i do roboty, kurczę. No i następne 10 lat. A jak budowałeś ten dom, bo teraz masz gości na górze, a to już było tak przeznaczeniem, czy po prostu dla domu? Nie, ja jestem właśnie z tym domem, to było tak, że ja miałem oczywiście plan na dom, no. Ale nigdy go nie wybudowałem wcześniej, tylko taki miałem plan, że go wybuduję, nie? Ale wybudowałem stajnię. No i tutaj takie są przepisy budowlane w Polsce, przynajmniej były do tamtej pory, nie wiem jak teraz to jeszcze, czy one tak samo obowiązują, czy nie, że jak jest budowa w ciągu, to te przepisy są coraz ważne. Jak się nie przerywa ciągu budowy. Tak, nie? Tak. To przepisy są cały czas ważne i to wszystko obowiązuje, nie? Aż się ukończy budowę. No i ja tak robiłem, że wybudowałem stajnię, no to cały czas budowa trwała, no bo zacząłem od stajni, tak? Potem zacząłem wylewać fundamenty pod dom, no to też było ciągłość, no bo się wylewało fundamenty pod dom, tak? A potem się okazało, że ta stajnia się spaliła, no i zaczęliśmy, wtedy się zmieniły, ustrój się zmienił w Polsce. Można było już myśleć szerzej trochę. I tutaj sobie miałem sąsiada Rusina, który też zaczął budować pensjonat, nie? W tym czasie właśnie też. Tylko chyba rok czy wcześniej, nie? Powiedział, słuchaj, to ty kurczę od razu buduj coś takiego, żebyś miał pokoje do wynajęcia, nie? No bo wiesz, bo tutaj nie będzie właściwie niedługo pracy w lesie, bo las wytną, a turystyka się będzie rozwijać, nie? No i w ten sposób ja zacząłem myśleć o tym, żeby ten mój plan domu, który miałem domek jednorodzinny, żeby go trochę przerobić i żeby zrobić te pokoje. No i zacząłem, siedziałem po nocach, siedziałem nad rysunkami, rysowałem cały ten dom, nie? Aż wyrysowałem tak, że jest tak jak teraz, nie? No i tak żeśmy budowali, ale to wszystko było, no, bardzo wolno szło, nie? Cały czas były problemy, kurczę, z utrzymaniem się, nie? No już te konie trochę miałem, zacząłem już troszeczkę te jazdy robić konne, nie? Już tak tego i tak, że tutaj tu budowałem, tu jakieś coś przyszedł na jazdę, no to jeździłem z nimi gdzieś tego, potem znowu wracałem, coś budowałem, no i tak coś tak ciągnęło latami, nie? No bo można to budować oczywiście 50 lat, nie? Tylko kurczę, po co? No co, no całe życie zbanować na budowie, kurczę, no, tak? I teraz zagadować, tak? To trzeba było pomyśleć o tym, żeby coś tam zrobić. No jeżeli weszły te sytuacje związane właśnie z tymi gospodarstwami rolniczymi, no to jest taki urząd doradztwa rolniczego, nie? Aha. I oni też mieli taki jakby taką, no, otworzyć taką szerszą sytuację związaną właśnie z propagowaniem tych gospodarstw agroturystycznych. No i myśmy tam się zgłosili do nich, powiedzieliśmy, że mamy tutaj trochę dom zaczęty już, że już mamy tu porobione parę rzeczy, ale chcielibyśmy pokoje zrobić i tego, że to jest właściwie na poddaszu, nie? Bo my tu mieszkamy na parterze, nie? A tam na poddaszu można by pokoje zrobić gościnne i tak dalej, i tak dalej. No i z początku tak to trochę nie szło nam. Najpierw poszli do banku, żeby bank dał nam kredyt. Bank powiedział, że tutaj jesteśmy niewypłacalni, to on właściwie nie będzie w nas inwestował. No ale kiedy Asia tam jeszcze poszła raz do tego taką, z taką panią zaczęła rozmawiać tam w tym biurze doradztwa rolniczego, to ta pani w końcu tak zaczęła słuchać, mówi, a może się by dało. No i w końcu oni za nas poświadczyli. Biuro doradztwa rolniczego za nas poświadczyło do banku, że my jesteśmy, że będziemy wypłacalni. No i wtedy tam to wszystko się ruszyło. Od razu była duża kasa, zatrudniliśmy ludzi. Zrobili jedni płuce łazienki, drudzy prąd zakładali, trzeci coś tam, to tam wszystko robić, nie? Bo tam nic nie było, bo było na parterze myśmy mieszkali, a to też tutaj wszystko było surowe, nie? Jeszcze wtedy. Podłóg nie było, nie? I tak dalej. No i tak dalej, to robi. No, na początku oczywiście był jeden pokój do wynajęcia, potem drugi pokój do wynajęcia, nie? I tak powoli,
żeśmy zaczęli się rozwijać turystycznie, nie agroturystycznie. Ile macie teraz pokoi? Teraz jest, tutaj 5 pokoi jest, no i jeszcze Kuba ma, no bo teraz Kuba też jest rolnikiem, nie? Nasz syn. I on ma drugie tyle, nie? Czyli 10 pokoi jest. 10 pokoi jest, także jest. Jest tak jak, no jest z czego żyć, no. Czyli teraz się utrzymujecie z pokoju? No, tak, no pokoje, no i z tych jaskon też, no. Także tak było, no ciężko było o to dużo gadać, no ale najważniejsze, żeby się nie zniechęcać i żeby mieć po prostu wizję, nie? Że się jednak powiedzie, nie? Że ty damy radę, nie? Cały czas miałem taką wizję, że jeżeli się wszystko powiedzie, mi się to uda. No to teraz już żyjemy w miarę godziwie, no i dało się to wszystko, no tak jak mówię, kredyty pospłacać, porobić wszystkie rzeczy, nie? Synu zaszczepić też taką żyłkę tego jeździectwa, nie? Takiego życia w górach, takiej traperki trochę, nie? No. Tęsknisz za miastem? Znaczy ja już dawno nie tęsknię. Podejrzewam, że może syn to może nam trochę jeszcze tęskni, bo on studiował prawie 10 lat w mieście mieszkał. Mm-hmm. I on teraz wrócił, dopiero obronił się w grudniu. Jest magistrem socjologii i podejrzewam, że on tam jeszcze trochę tak myśli o mieście. Nie? Tam czasem jest jakiś koncert, jakieś coś tam, gdzieś znajomi coś robią tam, tego to on tam jedzie. Oczywiście ja tam nie mam, wiesz, żadnych tam tym problemów. Niech jeszcze, póki jest młody, niech sobie działa, nie póki ja mam jeszcze siłę to wszystko ciągnąć, nie, no to niech on sobie też jeszcze pojeździ po świecie. No nic, tylko się budować, przeprowadzać tutaj. Czyli jesteście szczęśliwi, żyjecie w zgodzie ze sobą, jesteście tutaj szczęśliwi. No, oczywiście, że zawsze w takich sytuacjach, kiedy ma się małe dzieci, jeszcze kiedy wiesz, trudno jest tego, to zawsze jakieś tam konflikty, a po co my tutaj jego, tam szczególnie wiesz, żona, nie? Żona taka wie, że a tutaj siedzimy tego, a tutaj tak kiepsko, nie? A i wie, poczekaj, jeszcze trochę i się poprawi. No i teraz już jest wszystko, wiesz, no, wszyscy zadowoleni, nie? Mamy wie, przede wszystkim jest praca, która sprawia nam przyjemność, tak? Że to nie jest, wiesz, ja nawet nie czuję, że jestem w pracy, tak szczerze mówiąc, nie? Super, no. To jest sens życia. Tak pracować, żeby nie czuć się z pracy. No to wiesz, robisz to, co kochasz, jeszcze ci za to płacą, tak? to lepiej mieć, nie? Super. Wartało. No. Dzięki. Dzięki bardzo za wszystko, co powiedziałeś. Naprawdę jesteśmy naładowani. Bardzo dużo. Tak, zainspirowani. Siedzieliśmy przed rzeczką, cudowne pierożki ruskie. To jest jakiś festiwal, jakiś to jest region pierogów, ale w każdym miejscu, gdzie nie jemy, są przepyszne pierogi. I teraz po południu zawsze o 18 jest szkoła jazdy na koniu. Więc idę teraz za stajnię, bo tam już zaczęły się lekcje, są dla dzieci i dla dorosłych. Każdy najpierw musi wyszczotkować swojego konia, musi znaleźć dla niego siodło, odpowiednie upięcie, przygotować konia do jazdy, dopiero później się wyrusza. Więc to nie ma tak, że tu jest jakiś serwis i przychodzi się na gotowe, tylko każdy musi sobie po prostu zadbać o swojego konia. Mamy to szczęście, że dzisiaj jest ognisko. Dzisiaj jest ognisko integracyjne, bo niedawno zmienił się turnus i dzisiaj jest zorganizowane z tej okazji ognisko integracyjne, także za chwileczkę będzie pieczenie kiełbasek, śpiewy, gitara i będzie jeszcze taka jedna sytuacja, ponieważ dzisiaj podczas jazdy spadł jeden z jeźdźców, a jak spadnie jeden z jeźdźców, chodź tu opowiedz tą historię, bo ty się na tym lepiej znasz. Jest taka tradycja jeździecka, jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, że kiedy jeździec spadnie z konia, ustanawia się tak zwane święto konia i jeździec stawia flaszkę, a przy okazji są jakieś śpiewy i obrzędy, także dzisiaj będziemy świadkami, co dokładnie się wtedy dzieje. Święto konia. Pójdź przez błota,
tam, gdzie płynie woda złota, woda złota po kolana żółtym piaskiem wyściełana.